We're picking up the beacon, Captain. Behemoth is situated somewhere to the east of the island. Get Pegasus over there and bring it back to Antaeus for sampling. Witam wszystkich, ponownie to znowu płynie 7, dalszy ciąg Hostile Waters and Tears Rising. Once Behemoth is sampled, it will be available for construction immediately. Use it to clear the island of any remaining aliens. Once the area is clear, we can get our people out of the subterranean bunkers. Okay. But be very cautious, Captain. The island's teeming with alien units, and until you know their exact deployment, you're in great danger. Don't let anything happen to Antaeus. Church out. Okay. Dobra, szybko bierzemy, konstruujemy sobie Pegasusa. Vehicle ready and on deck. Bierzemy tego behemota i bierzemy się do roboty. Cała wyspa czeka na oczyszczenie. Widzicie, tam już na nas czeka. Przynajmniej czekał kiedyś. To zdecydowanie nie jest to, co tu zostawiliśmy. Behemoth's not here. Well, what in God's name happened to it? I don't know, they must have found it. Oh, great. Captain, scout around and see if you can locate it. And do try not to get killed. Dobra rada, dobra rada. Okej. Czyli jeszcze jednak nie będzie tak łatwo z pozyskaniem tego behemota w tej misji. Będziemy musieli się trochę bardziej postarać. Do not move. Warning. Disassembling vehicle. Okej, dobra. Na początku mamy niezbyt duże zasoby, tylko 7000 jednostek energii. Oczywiście skonstruujemy sobie skaraba z przetwórnią. Kto dzisiaj będzie? Powiedzmy, że Korlef sobie pojeździ, tak. Vehicle ready and on deck. Korlef ready on bay one. Drugi pas, jaki skonstruujemy, to będzie Shark z jedną osłoną i z jednym doładowaniem tym razem. Ponieważ to będzie na razie nasz jedyny pojazd, jaki będziemy posiadali. Musi on być całkiem skuteczny w rozbrajaniu mnóstwa obcych, które będą na nas lecieć. Dobra. Vehicle ready. Lazar on bay 2. Lazar here. Yes. X1-ko. Start. 7000 jednostek energii to nie za dużo. Na szczęście tuż zaraz niedaleko znajduje się dosyć spore składowisko energii, które będziemy musieli zdobyć, jeżeli chcemy tu cokolwiek zdziałać w tej misji. Lazar jedzie za nami powoli. Na razie to jest bezpiecznie, bo cała północna okolica jest w miarę spokojna. Dopiero dalej zaczynają się tereny obcych. Okej, dobra. Trzeba przyznać, że wyspa teraz wygląda znacznie gorzej niż w naszej niż w poprzedniej misji. Gdzie jest ten złom? Tam. I tutaj. Pięćset jednostek energii za każdy ten złom. I leży go tu całkiem sporo. Zdecydowanie się nam przyda. Będę go ręcznie zbierał, żeby to trochę przyspieszyć proces zbierania. Jak już mówiłem kiedyś, według mnie, jeżeli zbiera się ręcznie, to widać, że robi się to troszkę szybciej, niż gdyby robił to bot. Okej, i zaczynaliśmy początkowo z 7000, ale dzięki temu sporemu składzikowi mamy już całkiem niezłe rezerwy. Uda nam się nawet drugi pojazd wyprodukować z tego.
Dobra, zacznę już, skonstruuję ten drugi pojazd. To będzie drugi Rhino. Znaczy Shark, sorry. Również z doładowaniem, tylko że tym razem z Warhammerem. Warhammerem i Patton na pokładzie. Unit complete. Patton on B2, sir. Tym razem wziąłem, zamiast Rhino wziąłem Sharka. Sir, yes, sir. Ponieważ Shark jest znacznie szybszy i lepiej może się poruszać po trudnym terenie. A na razie chcę, żeby moje jednostki były mobilne, ponieważ mam ich mało. Nie mogę im zapewnić dobrej ochrony. Więc chcę, żeby w razie czego zawsze mogły się... miały możliwość szybkiego wycofania się z bitwy. Czy jest tu jeszcze coś? Chyba to już wszystko. Okej. Dobra. I Patton, zaczniesz to atakować. Ty zostaniesz tutaj, a ty się wycofasz. Już niedługo zarobi się tu do obcych. Okej, dobra, my się tym razem bierzemy, teraz bierzemy za Lazara. Wow, wow, uważaj, uważaj. Okej, właśnie, widać, nadchodzą nowy typ obcych. Lewitujący latacze, jakby to można nazwać. Są też nowe walkery, troszkę większe, silniejsze. Dobra. Ich główna baza, znaczy to nie jest główna baza, to jest ich wschodnia baza, znajduje się gdzieś tutaj. Tutaj natomiast mają tą odsłoniętą jednostkę produkcji energii, którą im teraz bombarduję. Jak im zniszczę produkcję energii, to znacznie przyspieszy tę misję. Jest jeszcze jakiś Blast Tower. A, tam. Gdzie ten latacze? Tam jest. No chyba, żeby chyba zjechałem trochę. Aha, wzięli się za... Korlef? A to ten tylko jeden. Zaraz się go pozbędziemy. Ładnie. A jeszcze tutaj jest jeden. I kolejny latacz. I duży. Okej, okay, jego będziemy bić z bliska, ponieważ wtedy nie będzie nas za bardzo bił. Przynajmniej zazwyczaj. Patton, bierz się za nich. Strasznie trzeba zarządzać naszą tarczą. Au, au, au. Na przykład nie w taki sposób. Patton, zjedź tutaj. I zacznij strzelać w te rzeczy. Nasza salwa z Anteusa zniszczyła dwa. Całkiem nieźle. Ale jeszcze trochę zostało. Jeżeli chcemy mieć tu spokój, trzeba zniszczyć wszystkie. Dopiero wtedy będzie można ich spokojnie wejść do ich bazy. Hoverflyer, to niedobrze. Ty możesz tutaj zacząć scavengerować. Gdzie jest ten Hoverflyer? Tutaj. Trzeba szybko go zdejmować, ponieważ... one trochę działają inaczej od zwykłych lataczy. Nie strzelają, dopóki nie znajdą się bezpośrednio nad naszą jednostką. Ale kiedy już się znajdą, zadają naprawdę duże obrażenia.
Okej, dobra, udało się całkiem sprawnie zniszczyć ich produkcję energii. Więc teraz będziemy... Poczekamy, aż im się wyczerpią zapasy. I wtedy będziemy mogli już bez problemów wjechać do ich bazy. Tymczasem Korlaf ma tu już sporo do roboty. No, całkiem sprawnie poszło. Okej, okay. Trzeba uważać na tego ślimaka. Ej, jeszcze tutaj mają wieżę. Schowam się za tym. Au, au, au. Się patem nim zajmie. Okej. To na razie spokój. Jeszcze zostały tylko wieżyczki. Ale to już jest znacznie mniejszy problem. O, właśnie. Trzeba zawsze uważać. Widzicie, zniszczymy jedną wieżyczkę, w jej miejsce wyrasta kolejna. I tak będzie właśnie praktycznie na całym terenie tej bazy. Dlatego trzeba dosyć ostrożnie wjeżdżać do środka. Może trochę tutaj bliżej podjechać potem, żebyśmy miał zasięg na większą liczbę budynków. Trochę wyżej strzelaj. Aha. Okej, okay. Da się tak ładnie strzelać. No i dobra, i czekamy na energię. Aż Korlef nam poskabunduje. Nie chcę wjeżdżać tutaj jeszcze lazarem, ponieważ jest tu dużo wieżyczek. I to takich brzydkich wieżyczek. Tych, co strzelają tymi piorunami. A, właśnie tych. Ale tylko jak zobaczymy jedno, to Patton natychmiast zaczynają atakować. Więc nie powinno być problemów. Znaczy problemy będą, ponieważ jak zniszczymy jedno, to za chwilę pojawia się kolejne. Okej. Zniszczy teraz tamtego ataka. Potem przydałoby się, żeby zniszczył tamto. Że przejdź trochę tutaj i zniszcz tamto. Okej. A Lazar będzie pilnował, żeby tutaj za bardzo nie pojawiły się jakieś kolejne wieżyczki. Okej, okay, wjedziemy tutaj bliżej. Okej, okay, i wyrastają kolejne wieżyczki. Tak jak mówiłem. Okej, okay, zniszczyliśmy jedno, za chwilę się pojawia w to samo miejsce druga. Ale dobra, to... Mają ograniczoną liczbę tych wieżyczek. Jeśli się skończą, to będzie spokój. Okej, okay, dobra. To powinien być mniej więcej na razie spokój. Korlef ma jeszcze tutaj troszkę do roboty. Wiecie co, myślę, że sobie zrobię drugiego skaraba. Magpi tutaj. Jest to już całkiem spokojnie, nic tam już nie wylezie. Ponieważ... O, przepraszam bardzo. Sorry za to małe opóźnienie. Telefon ważny. Dobra. Bierzemy. Jedziemy z tym skarabem. Powiedzmy, że... Croker, ty lubisz skarabować. Tak. Przypadek.
W okazji jeszcze pojedziemy tutaj dalej. To jest jeszcze jeden ostatni akak. Go sobie zniszczymy, żeby przypadkiem nie strzela do naszego Magpi. Okej, dobra. Radary też poniszczymy. Nie ma jeszcze mowy, nie? Teraz już możesz dalej robić dalej swoje cuda. Okej, dobra. Stać nas na kolejny pojazd. Nie będę ukrywał. Zrobię sobie kolejnego szarka. Znowu z longbowem. Powiedzmy, że Kenzie. Zobaczymy tą nową w akcji. Unit complete. The Uzi is back. Yeah? Uzi. Fajnie. Dobra. Podejdź tutaj. No i cóż. Poniszczymy teraz tę budowlę. Trochę to zajmie, ponieważ jeszcze nie mamy miotacza ognia. I pozbieramy troszkę energii i będziemy ruszać powoli dalej. Ty skawędrzuj, co się da. Roger that. Confirmed. Roger that. Scavenging now. No dobra. To troszkę zajmie. Ale trzeba to zrobić. This is Korolev. There's no more metal in my immediate vicinity. Tutaj zostawiłaś trochę. Szybko pojadę ją zbiorę, to co zostawiła. 750 energii chciałeś zostawić z tym. Jestem, zawiodłem się na tobie. Okej. Wessane do środka tego skaraba. Okej, niedługo będziemy mieli energię na kolejną jednostkę, a to będzie skarab z modułem napraw. Ponieważ może się nam przydać podczas następnej ofensywy. Dobra, Sinclair. Tak. Vehicle ready and on deck. Sinclair on V2. Pierwszy oficer zajmie się czymś pożytecznym dzisiaj. Okej, to by było tyle, jeżeli chodzi o tą bazę. Całkiem sprawnie poszło. Wiecie co, jakby mnie było stać na trzeciego szarka? Zaraz, to za chwilę mnie będzie stać, Borden. To już poczekamy, ona się to zrobi. Przyjedziemy ją tutaj. Już możemy spokojnie z takimi siłami ruszać do trzeciej bazy. Znaczy, do drugiej bazy droga. Sorry, tej na południu. Down and safe. Siema, Sinclair. What's up? Dobra. Po prostu ja robię tak dużo tych szarków z longbowami, ponieważ to jest bardzo uniwersalna jednostka. Wytrzymała, ma dużą siłę ognia, zasięg. Generalnie wszystko, czego na razie potrzebujemy. To może tak, ty nie, ty podążaj za Pattonem, Kenzie też możesz podążać cały czas, sorry, Kenzie też możesz cały czas podążać za Pattonem.
Siódemka również... Nie. Siódemka również podążaj za... Patanem. No i cóż, czekamy aż nasze wojska się zgrupują i za chwilę ruszamy do ataku. Mianowicie jedziemy tutaj. A Lazarem sam będę osobiście sterował, ponieważ no, on ma małą misję do wykonania. Jeszcze stoisz? Fin. To jest to pole. Nie, to nie jest żadne pole. Zabłądziłem. Chciałem dojść tutaj. Fajnie, Patton, fajnie. Na razie idzie całkiem sprawnie. To nie jest to lotnisko, ten pole startowe. Może pamiętacie? Gdzie jest Sinclair? Okej, wleczę się tutaj. Powoli. Jesteś niemiły, Lazar. Okej, Patton. Powoli się tutaj zbliżajcie ze swoim tym, a ja tymczasem zrobię tutaj mały wypad. Ponieważ tutaj będziemy... Właśnie, mamy wrogą bazę wydobywania surowców, więc weźmiemy sobie Działanteusa. No tutaj spuścimy pociski. Tutaj sobie... Aha. Okej. Nadchodzi komitet powitalny. Okej, oni już tam zaczęli zamieszanie. Czekamy, aż tutaj pociski spadną. Patton, troszkę się cofnie. I've been engaged by hostile units. Flying bug coming this way. Enemy down. Building under attack. Borden here. Attacking. Picking up multiple units. Under attack. Armor holding. He put up a good fight. Patton here. Damage at 50%. That was sheer quality. Nice work. Thank you. You're welcome. This is Patton reporting 50% damage. Patton, Patton, co ty tam robisz? Sir, yes, sir. Czy tak cię klepują cały czas? Borden. Okay, sir. Order's confirmed. Yes, sir. Na razie otrzymujecie pozycję. Taking fire. Dopóki nie zniszczę tych jednostek produkcji energii. Flying bug coming this way. Negative, sir. Still locked down here. Cannot achieve ORP. Patton here. Damage at 50%. Flyer coming in. Okej, dobra. Zniszczyłem im produkcję energii, więc teraz to będzie już prostsze. I'm taking heavy damage. Hull breach imminent. Hostile destroyed. That was sheer quality. Nice work. Save the flattery. Don't mention it. Keep it up and you make it a special mention. Lazar here. I have a new raid append. Dobrze, że mamy tyle jednostek tutaj. Jak widzicie, całkiem spore zamieszanie się tutaj zrobiło. Ale okej, dobra, zniszczyliśmy im produkcję energii, więc natychmiast wszystko się uspokoiło. Tutaj jeszcze coś. Może to cały czas atakuje Patona. I'm listening. A, ty się nudzisz cały czas, co? Okay. Okay, sir. Wiecie co, zrobimy sobie Pegasusa. Powiedzmy Matsa. Oczywiście, że wiem. Zawsze wiem, co robię. I wycofamy. Robisz co? Ty anuluj rozkazy. Zabierz ją. I odstaw na Pegasusa. Na Teusa, sorry. This is Croker. Order's complete. Bye bye, maggot. Bugger me, that was hard. Get on my face. It's a pleasure fighting with you. Okej, dobra. You won't get big headed now, will you?
Patrol musi się powoli naprawić. W tym czasie my sobie możemy porobić trochę rzeczy. Możemy poniszczyć Akaki. I cóż, celem tego wypadu jest znalezienie tego. Okej, zaraz tu pojawią się pewnie jakieś głupie wieże. I tak naszym głównym celem jest to Behemoth. Wcale nie zamierzam go zniszczyć, tylko pobić, o tak właśnie. Teraz jeszcze poniszczymy tutaj Akaki, te wszystkie dookoła, to będziemy już mogli go zabrać. Okej, wiecie co, to już jest spokojnie. Więc wy możecie powoli wkroczyć do akcji. I wiecie, co by się jeszcze przydało? Przydałby się Phoenix na osobowości, jedna osłona, jeden pancerz, Firestorm. Ransom, ty dzisiaj będziesz Firestormował. Czy dużo musi się zwiększyć siła? W sumie przyrost siły nie jest też chyba aż taki duży. Ale okej, dobra. Założenie, no i tak ma się trzymać z tyłu, więc może będzie okej. Vehicle ready and on deck. Ransom on bay 2. Tylko że tu jest jeszcze jeden Akak. Więc... A, i tu jeszcze jeden, więc musimy, zanim Ransom tutaj się zbliży chociaż do tej bazy, to musimy to jeszcze załatwić, tę sprawę. Okay, sir. Yes, sir. Już, wszyscy tutaj możecie wjechać. This is your first officer. Repairs complete. I've engaged the building. Wow, to jest ta wieża. Borden here. Structure engaged. Stop shooting me, moron. This is Sinclair. I'm at the RV. Demolition underway. Odsuń się, Borden. Nie tylko narzekasz na innych. Ransom here. Borden, be careful. Kenzie here. Structure engaged. Okej, dobra. Myślę, że już Ransom może się tutaj powoli zacząć pakować. Yes, sir. Borden. Ty, Borden, zniszczysz jeszcze to. Okay, sir. Attacking structure. Watch it, idiot. I prefer working alone. Kenzie here. Odsuń się, Kenzie. Stop that, you flaming alarm. Kaboom. Reeling. Enemy structure destroyed. Sampling in progress. Do not move. Cannot achieve ORP. I've engaged the building. Don't waste a dime of it. Okej, idzie całkiem nieźle. Coś tu dużo czerwonych kropek, ale to chyba głównie te jakieś wieże. Okej, dobra. Teraz na spokojnie sobie pozbieramy tutaj wszystko, co... Znaczy, poniszczymy, miałem na myśli. Co tu się znajduje? Ransom. Możesz atakować to. Atakuj mu cel. Trochę im to zajmie, ale chcę to zrobić. Ponieważ kiedy tylko podejmiemy tego behemota i odstawimy go do Anteusa, niedaleko tutaj pojawi się kolejna baza obcych. Jeżeli nie zniszczymy tych budynków, to zaczną z nich wyskakiwać nowe pojazdy wroga. A nie, ciebie miałem na myśli. 4. Tutaj się przemieszcz. Mhm.
teraz nie wyskakują, bo im zniszczyliśmy produkcję energii, natomiast kiedy pojawi się ta nowa baza, pojawią się nowe produkcje energii i te budynki znowu będą produkować jednostki. A tego byśmy nie chcieli. Więc weźmiemy to na powoli i poniszczymy wszystko, co się znajduje. Ransom. Na pewno możesz to zrobić w jakiś trudniejszy sposób. Ajejku. Sztucznej inteligencji jest tylko lepsza naturalna głupota. A chyba nie w tym przypadku. Aha. Czy to też pali? Powoli. Dobra, Sinclair, ty też tutaj trochę w centrum się przenieść. Patrzcie, jak dwa skaraby tańczą wokół siebie, próbując znaleźć ścieżkę. Jakież to urocze. Strzelasz dalej? Nie strzelasz. Może to i dobrze. Pewnie byś tylko swoich ranił. Ale co tym? Nie, ty nie będziesz niszczył tego. Ty będziesz niszczył to. Roger that. Nie, w sumie miałem na myśli tamto jednak. To jest ważniejszy cel. Sir, roger that. This is Ransom, target structure under attack. Ojej, Ransom. Tak to należy robić. Ransom. Okej, dobra. Wszystko posprzątane, więc możemy brać naszego behemota i odstawiać go do Anteusa. Okay, Captain, well done. I'll get it back to Anteus for sampling. Czemu ty nic nie robisz? Tyle złomów wokół siebie. Accepted. Come on, yeah, suck, baby. W jego słowach brzmi to co najmniej znacznie, w jego ustach. Okej, dobra, gdzie jest Sinclair tutaj? Napraw mnie. Repairs on the way. Całkiem sprawnie idzie. Wiecie? Więc może już ustawię moje wojska tak, żeby były gotowe atakować do atakowania nowej bazy, która za chwilę się tu pojawi. A pojawi się ona dokładnie tutaj. Gdzieś, mniej więcej tutaj. Repairing. Position acquired. Dobra. Znam tą misję tak dobrze, ponieważ już po raz trzeci próbuję ją nagrać. Marnuję na to już trzecią godzinę. Nie marnuję, może zużywam to lepsze określenie. Dlatego już pamiętam mniej więcej dobrze, co się będzie gdzie dziać.
i jakie błędy popełniłem wcześniej. Z innymi wcześniej atakowałem tą bazę bez niszczenia tamtych na południu, tamtego źródła energii na południu, co trwało bardzo długo, ponieważ oni cały czas spamowali jednostkami i było dosyć długo czasu trwało, więc całkiem jeszcze dobrze, że nagram to jeszcze raz. Okej, Behemoth będzie dostępny za 2 minuty. Ale w tym czasie oczywiście tutaj wyrosną nowe wieże. Okej. Tutaj pojawią się nowe produkcje energii. Im szybciej je zniszczymy, tym lepiej. Za nami się pojawiają właśnie pewnie produkcje jednostek. Ale kiedy... Wow. Co ciebie atakuje? Nie wiem. Odejść trochę, cokolwiek by to nie było. Jak zniszczymy produkcję energii, to nie będę stanowić żadnego problemu. Co się zbije? Okej, dobra. Kolejna faza, to oni zaczynają atakować Anteusa, ale to nie będzie duży problem. Starczy zwykły skalpel. Unit complete. Madsen on deck, sir. Ponieważ to są jedynie dwa działa, które nie mogą zaatakować. Powietrze? Jeszcze mi jeszcze trochę tych... Trochę tej energii, co tu mają w zapasie. I okej. Mhm. I to by było praktycznie na tyle. Prawie. Ponieważ oprócz tego, że tutaj pojawiła się ta baza, którą natychmiast unieszkodliwiliśmy, tutaj pojawiło się jeszcze trochę produkcji energii, dokładnie w tym sektorze. Ale zaraz się nimi zajmiemy. Weźmiemy tutaj Magpi i skorzystamy z naszego nowego Behemota. Tym teraz mu zamontujemy zestaw Super Plus, czyli wszystko na maksa. To jeszcze pancerz. I jeszcze jedną osłonę, ponieważ czemu by nie. Powiedzmy, że Madsen i Longbow. Tak. Vehicle ready. Madsen on Bay 2. Hull integrity within safe limits. I have neutralized the enemy. Attacking building. Cofnij się do naprawy. Sinclair here. With pleasure. Chyba wszystkie akaki zostały zdjęte, więc możemy również przykłać te transowa. Trochę jeszcze im tam wyskakuje jednostek, ponieważ na północy są te... jest ta produkcja energii, ale zaraz tam pojedziemy i ją zniszczymy. No co się od budynków, Borden? Wszystko będzie okej. This is Madsen. Large Walker on radar. Patton here, commencing attack. Stop shooting me, moron. Slugs are moving. We're done. Awaiting orders. This is Kroger. I've reached the destination. The last thing you'll see is the whites of my eyes. Shield holding. I have neutralized the enemy. Red bug heading this way. Okay. Not too shabby. He died. Już widać. Enemy down. Target building under attack. Taking damage.
mają też trochę dział do obrony przed atakami naziemnymi, ale to nic dla naszego behemota. Dobra, teraz możemy spokojnie zdjąć produkcję energii. I to by było mniej więcej na tyle, jeżeli chodzi o tą misję. W sumie nie widać chyba za dużego przyrostu mocy pomiędzy jednym a trzema doładowaniami. Na zachodzie Grenlandii znajduje się arktyczna stacja badawcza. W ciągu dwóch ostatnich godzin otrzymaliśmy kilka niejasnych wiadomości od naukowców. Pierwsza mówiła o jakichś dziwnych odczytach zarejestrowanych na obszarze leżący na wschód od ich bazy. Wysłany tam samolot rozpoznawczy nie powrócił. Po przekazaniu raportu zaczęli rejestrować niezwykle silną aktywność sejsmiczną na tym obszarze. To wprawiło ich w zaniepokojenie, ponieważ o tej porze roku lód jest bardzo stabilny, a w normalnych warunkach nie spowodowałoby to aż takiej zmiany poziomu wskazań. Następnie odebrali wiadomość SOS i chociaż została przerwana w połowie, to dowiedzieli się, że na całym obszarze wyrastają wieże. Musimy się tym zająć. Sądzimy, że zamierzają założyć tam na tym obszarze swoją bazę. Musimy to uniemożliwić. Okej, dobra. To my. Tym poziomie zabitych 61. Borden 19, Korlew 0, Lazar 10, Kenzie 27, Crocker 0, Madsen 2 i Pato 69. Nieźle daję sobie radę z tym swoim Warhammerem. Okej. To była misja 19. Jak już mówiłem, powtarzałem tą misję, więc nie muszę zapisywać gry. W następnym odcinku też nie muszę chyba mówić, że zbliżamy się do końca gry. Znaczy, zostało nam już bardzo mało do końca gry. Następna misja będzie przedostatnia, gdzie trochę w niej rozruby, ale rozruby na czas, więc nie zdążymy się zapewne w pełni zacieszyć naszym nowym behemotem. Okej, dobra, ale to już w następnym odcinku. Póki co dziękuję wszystkim za uwagę, no i na razie. It's got a creation engine on it, just like the carriers.